przeżywać wspólnie radość paschalną, radość zmartwychwstania Pana Jezusa. Jeszcze kilka słów. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, że Bóg mnie kocha. To chcę Wam powiedzieć. To orędzie wielkanocne, którym się dzisiaj z Wami dzielę. Bóg Ciebie kocha. A człowiek bardzo chce być kochany. Każdy z nas tęskni do miłości, do wielkiej, głębokiej miłości. I Jezus z tą miłością przychodzi. I jest. Bo bardzo Cię kocha. Bóg bardzo Cię kocha. Niezależnie od tego, co o sobie myślisz, co uważasz. Niezależnie od tego, czy cenisz siebie, czy sobą pogardzasz. To naprawdę nie jest takie ważne dla Jezusa. A Jego miłość to nie jest jakaś tania, byle jaka miłość. To nie jest też jakiś sentymentalizm. Ani coś, co jest, ale kiedyś tam minie. To już na wieki. Jak Bóg kogoś pokocha, jak On kogoś przygarnie, to już na zawsze. Bóg chce, byś przyjął to wszystko, co On chce Ci ofiarować. Jako ktoś dojrzały, ktoś piękny. Ktoś, kto potrafi podjąć nie z przymusu, ale z własnej woli. Z wolności tę miłość. Przyjąć miłość Boga. Tę miłość, która w najbliższych dniach okaże się miłością biczowaną, poniżoną, upokorzoną, ale miłością, która pokonuje śmierć, grzech, miłością, która powstaje z martwych. Bądźmy blisko Jezusa w tym czasie. Otwierajmy się na Jego wielką, przeogromną miłość. Naprawdę, pod spodem w każdym z nas jest ta wielka tęsknota miłości. Jest ta wielka nadzieja, wielkie pragnienie. Głośmy Pana Zmartwychwstałego. Alleluja.